Na pytanie, co to jakieś mi się pejsy zrobiły? Jakieś pejsy. Oczywiście na pytanie, czy uważam się za najmądrzejszego człowieka na świecie, oczywiście tak, jestem najmądrzejszy na świecie. Czy na wszystkim najlepiej się znam? Tak, najlepiej się na wszystkim znam. Zresztą często jak się wypowiadałem w programie Jedziemy czy Kontrze, to tam zarzucano mi, a na czym ty się nie znasz i tak dalej. Tam znam się na wszystkim, nie po to się urodziłem w Polsce, żeby się nie znać na przyrodzie, żeby się nie znać na prawie, żeby się nie znać na transporcie publicznym, żeby się nie znać na medycynie. My Polacy znamy się na wszystkim najlepiej. Mam jedną tylko małą wątpliwość i dlatego postanowiłem spytać was i prosić o radę. O co to chodzi, że opozycja, TVN, lewactwo, Onet, Gazeta Wybiórcza i parę jeszcze różnych innych tych sprzedajnych instytucji za wszelką cenę instruuje i pokazuje, tłumaczy, jak prawnie zrezygnować, czy skutecznie zrezygnować z wzięcia udziału w referendum. Bo myślałem, że te referendum, dlatego się tego tak boją, bo postawione pytania o uchodźców, gdzie wiadomo, nikt nie chce uchodźców, postawione pytania o spółki Skarbu Państwa, a na nikt nie chce, żeby strategiczne spółki Skarbu Państwa należały do, nie wiem, obcego kapitału, Niemcy, Żydzi, Chińczycy, żeby należały do Polaków, że ludzie, ci, którzy byliby niezdecydowani na same wybory, to tak bardzo będąc przekonani, że nie chcą tych uchodźców czy tych obcego kapitału, że przyjdą na te wybory, no i wtedy z automatu wiadomo, że to są, nie są wtedy lewakami, tylko ci po prawej stronie zagłosują wtedy na Prawo i Sprawiedliwość. No ale skoro już ci ludzie w tym TVN-ie, w tym wszystkim, bo to wszędzie tam brezą, jacyś chłopcy na takie po prostu ciermięgi takie, które po prostu z tym takim spojrzeniem, z tym mlekiem w oczach jak Trzaskowski, z tych parat równości, oni tłumaczą, jak skutecznie, bo widziałem, jak skutecznie nie wziąć udziału, tłumaczą na TikTokach różnych tych, tłumaczą, jak nie wziąć. No ale skoro już przyjdą ludzie, no to jak będą głosowali na opozycję, no to co boli, to jak zagłosujesz nagle, weźmiesz udział w tym referendum, to co PiS na tym ugra? No nie rozumiem. Jakby, no, dlaczego nikt to ktoś wyjaśni? Naprawdę, pytam to bardzo, bardzo serio, ja tego nie rozumiem. No bo przecież, jakby gdyby tak się wydarzyło, nie wydarzy się tak, że wygra opozycja, ja wtedy z szacunku do wyborów demokratycznych zaakceptuję niestety to nieszczęście i oczekiwałbym od tego patałajstwa tego samego, ale już widzę te dziamganie, tych mord, te wszystkie opowiadania o wyjazdach. Nikt jakoś nie wyjechał i przecież to wy nie potraficie od 8 lat zaakceptować wyboru demokratycznej większości, demokratycznej większości w demokratycznym kraju. To co do tego? O co to chodzi?